Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Co podawała prasa ogólnopolska z 31 sierpnia 1939 roku? Wieczór warszawski. Czwartek. Polska czeka gotowa z bronią u nogi. Hitlerowi pozostaje do wyboru cofnąć się albo rozpocząć wojnę. Prasa z epoki. Źródło wyjątkowe. Pierwszy dzień II wojny światowej. Piątek. 1 września 1939 roku. O świcie ten teren był cały zamglony. Zza tejżeż mgły wysunęła się pancerna czołówka niemieckiej 5. Dywizji, która atakowała od strony pogranicza polsko-niemieckiego, obszar Górnego Śląska. Tu rozpoczynał się szlak bojowy krakowskiej 6. Dywizji Piechoty. Tu rozpoczynała się jej bojowa droga. Tu 2. Batalion 16. Pułku Piechoty był tym, który dosłownie i w przenośni uratował armię, czyli Polową Armię Kraków. A gdzie miała miejsce ostatnia bitwa krakowskiej 6. Dywizji Piechoty? Ten film i ta podróż przybliży ich dzieje. Dzieje zapomnianej dywizji, która szła z Górnego Śląska na pomoc do Lwowa. Niestety nie doszło. Szósta Dywizja Piechoty. Skład: 12. Pułk Piechoty, 16. Pułk Piechoty, 20. Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej, 6. Pułk Artylerii Lekkiej, 6. Dywizjon Artylerii Ciężkiej, 6. Batalion Saperów i szereg jednostek uzupełniających. Mobilizację alarmową dla dywizji zarządzono 24 sierpnia 1939 roku. Ostatnie garnizony 6. Dywizji Kraków, Wadowice, Tarnów. Według Ordre de Bataille z końca sierpnia 1939 roku 6. Dywizja należała do jednej z 30 wielkich jednostek polowych Wojska Polskiego. Jej skład był podobny jak do reszty wielkich jednostek. 515 oficerów, 15 977 podoficerów i żołnierzy, 75 samochodów i 6939 koni. 1 września 1939 roku na linii oporu na pograniczu polsko-niemieckim na odcinku Górnego Śląska
6. Dywizja Piechoty wchodziła do działań bojowych. Polskie drogi. Niby podobne do tych z 1939 roku, ale jakżeż inne. Zdecydowanie lepsze. A tamte? Tamtej jesieni. Drogi bite, drogi polne, drogi polskiego odwrotu. 2 września 1939 roku zastał 6. Dywizję Piechoty na wysokości Pszczyny i okolic. Co mówił rozkaz? Odwrót. Dlaczego? Dowódca Polowej Armii Kraków, generał Antoni Szyling, obawiając się, iż od północy i od południa jego 6 dywizji piechoty zostanie definitywnie okrążonych, zdecydował się na podjęcie tej trudnej decyzji. Kierunek? Linia Wielkiej Rzeki, Dunajec, 120 km pieszo, a przeciwnik? Niebywała przewaga. 14. Niemiecka Armia z grupy armijnej Południe miała 19 dywizji, w tym 3 pancerne. Przewaga była 3-1. W jakim stanie cofała się 6. Dywizja Piechoty? 16. Pułk Piechoty, poważne straty na wysokości Ćwiklic. 6. Pułk Artylerii Lekkiej z 34 dział stracił 19. Od tej pory największym atutem dywizji były żołnierskie nogi. 120 km odwrotu. Szli w stronę na Skawinę. Szli w stronę na Wieliczkę, w stronę na Kraków, szli w stronę Dunajca. Szli typowymi polskimi drogami. Ekspres poranny. Poniedziałek, 4 września 1939 roku. Francja i Anglia u boku Polski wczoraj weszły w stan wojny z Niemcami. Pełny front wolności przeciwko germańskiemu barbarzyństwu. Fala entuzjazmu przetoczyła się przez całą Rzeczpospolitą. Brytyjski oraz francuski sojusznik dotrzymali słowa. Od niedzieli 3 września 1939 roku Wojsko Polskie i Rzeczpospolita Polska nie były już same. Niemniej, w 4. dniu wojny grupa operacyjna Boruta, dowodzona przez generała Mieczysława Borutę Spiechowicza, znajdowała się w odwrocie. W tym odwrocie była również 6. Dywizja Piechoty. Skawina, most drogowy, most kolejowy, rzeka. Gdybyśmy przywołali huk dział z 5 września 1939 roku, to w tym miejscu należałoby szukać śladów szlaku bojowego krakowskiej 6. Dywizji Piechoty. Pomiędzy Skawiną, Tyńcem, Wolą Duchacką, Skotnikami. Żołnierz, który wycofywał się kolejny dzień, pieszo, za przeciwnika miał głównie wojska zmechanizowane i pancerne. Niemiecka 5. Dywizja Pancerna deptała dywizji cały czas po palcach. Generał Heinrich von Wittinghoff Schell miał jeden konkretny cel. Jak najszybciej dotrzeć w rejon Krakowa. 6. dnia wojny oddziały niemieckie opanowały Myślenice. Tego samego dnia miasto Królów, Kraków, dostało się w ręce Wehrmachtu. Odwrót w stronę linii Dunajca był tym razem konieczny. Zatem przed nimi była Puszcza Niepołomicka. Kiedy samochodem przejeżdża się trasę ponad 100 km, zmęczenia chyba się nie odczuwa. Ale po przejściu 100 km pieszo, to zmęczenie w naturalny sposób przychodzi. Puszcza Niepołomicka. Piękny obszar. Dziś zapełniony turystami, ale ta puszcza na trasie 6. Dywizji Piechoty odegrywała specyficzną rolę. Pamiątki historyczne z okresu Wielkiej Wojny zostawiali żołnierze idący 5., a potem 6. dobę non-stop pieszo pod naciskiem niemieckim za sobą. Za sobą zostawiali również przeciwnika. 5. Dywizja Pancerna poszła w innym kierunku. 2. Dywizja Pancerna Niemiecka oraz niemiecka 45. Dywizja Piechoty były tymi,
które stały się głównym przeciwnikiem krakowskiej 6. Dywizji. Drogą prowadzącą na Wolę Batorską i Ujście Solne generał Mont prowadził swoją dywizję, która stała się mocniejszą. Dlaczego? Dołączył zagubiony 12. Pułk Piechoty. Bił się wcześniej w zupełnie innym obszarze, nieco odległym od dywizji. Zmęczenie, pragnienie, wyczerpanie, można było mieć dość, a mimo wszystko szli. Tą drogą w stronę Biskupic Radłowskich, Radłowa, Bobrownik maszerowała 6. Dywizja Piechoty marszem forsownym. Chodziło o to, żeby jak najszybciej jednostka znalazła się na wysokości Dunajca. Wierzono w jedną podstawową rzecz, zarówno w sztabach, jak i w gronie żołnierskim, że przecież na Dunajcu przeciwnika da się zatrzymać. Zarówno generał Mieczysław Borutas-Piechowicz, jak i generał Bernard Mont byli przekonani, że liczą się mosty, mosty i jeszcze raz mosty. Zatem jak najszybciej dotrzeć do Dunajca, przeprawić obie dywizje, 6. i 21. na prawy brzeg rzeki i tam utworzyć nową linię obrony. Takie było założenie. Rankiem 7 września oddziały 6. Dywizji Piechoty miały znaleźć się na wysokości lasów w rejonie miejscowości Wałruda. Najpierw trzeba było przez Dunajec przejść, a to nie było takie łatwe. 2. Dywizja Pancerna zamknęła drogę prowadzącą hen w stronę Rzeszowa, hen w stronę Sam. Dowódca Armii Kraków, generał Antoni Szyling, w swoich wspomnieniach zapisał. W drodze do Mędrzechowa, w Ujściu Solnym, znalazłem się na osi odwrotu 6. Dywizji Piechoty. Na skrzyżowaniu dróg, nim zobaczyłem generała Monda, usłyszałem jego tubalny głos. Dywizja w niezłym stanie. Po dołączeniu 12. Pułku Piechoty i uzupełnieniu z ośrodków krakowskich. Optymizm Bernarda Monda był po części uzasadniony, gdyż po uzupełnieniu braków stan 6. Dywizji Piechoty był dość dobry. Siódmy dzień polskiego września. Przez Radłów na Biskupice Radłowskie szły kolumny Wojska Polskiego. 6. Dywizji Piechoty i 21. Dywizji Piechoty. Rozkaz, jaki otrzymano ze sztabu Grupy Operacyjnej Boruta, mówił: utrzymać za wszelką cenę Radłów. Dostęp do Dunajca, dostęp do mostu w Biskupicach Radłowskich. A następnie przerzucić przez most główne siły. Jako pierwsza przez most w Biskupicach Radłowskich miała przechodzić krakowska 6. Podhalanie mieli iść mostem pontonowym na wysokości Bobrownik. Spokój i cisza prysły jak bańka mydlana w godzinach popołudniowych. Z kierunku południowego do Radłowa wtargnęły wozy bojowe Kampfgruppe Toma. Czołgi 3. Pułku Pancernego z niemieckiej 2. Dywizji Pancernej. Cały Radłów stanął w ogniu. Jedna z mieszkanek okolicznych Biskupic Radłowskich wspominała: kiedy wieś zaczęła się palić, zrobiło się jasno, jakby w oczy świeciła śmierć. Leżeliśmy na ziemi, nie mogąc się podnieść, bo kule latały tuż nad nami. W stajniach ryczało palące się żywcem bydło. Po polach pędziły oszalałe ze strachu konie. Pamiętam ten potworny huk, krzyk niemieckich komend, szczęk karabinów. Wydawało mi się, że to koniec świata. Murale uczą. To nowa forma poznawania historii, szczególnie takiej historii. Ten mural nawiązuje do radłowskich Termopil, do obrony radłowskiej szkoły, do walk toczonych przez podhalańczyków spod znaku 21. Dywizji Piechoty Górskiej.
Ten mural to ukłon w stronę piechurów 6. Krakowskiej Dywizji Piechoty. Tych, którzy o Radłów się bili, płacili najwyższą cenę. Tych, którzy spoczęli tu na zawsze. W 1939 roku okolica wyglądała nieco inaczej. Stary most i stara droga znajdowały się na wprost. Obok, w Biskupicach Radłowskich nad Dunajcem, dzisiaj jest nowa droga, nowy most. Był 7 września 1939 roku. Około godziny 16 przez most, który znajdował się tam przed nami, zaczęły przechodzić oddziały 6 Dywizji Piechoty. W tym samym czasie rozpoczęły się walki o Radłów. Czołówka niemieckiej 2 Dywizji Pancernej, Kampfgruppe Toma z 3 Pułku Pancernego, wjechawszy do miasta, miała jeden cel – odciąć oddziały polskie od linii Dunajca. Ten rejon to była strefa ostatniej nadziei dla wycofującej się grupy operacyjnej Boruta, Polowej Armii Kraków. Około godziny 20 decyzją majora Jana Gładyka most wysadzony został w powietrze. Na tamtym brzegu Dunajca znajdowała się 1/3 6 Dywizji Piechoty i czołówki 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Na lewym brzegu Dunajca, na tym, gdzie znajduje się pomnik, w miejscu zwanym Szatanówką, znajdował się przyczółek obronny 6 i 21 Dywizji Piechoty. Przez całą noc z 7 na 8 września trwała wymiana ognia. Świtem 8 września ruszyło wielkie polskie natarcie na Radłów. Żołnierz, który przeżył bitwę pod Radłowem, bitwę o most w Biskupicach Radłowskich, przechodził na prawy brzeg Dunajca w pław. Najgorzej miała kawaleria. 6 Pułk Artylerii Lekkiej stracił dużą ilość koni, jak i kanonierów. Niemiecka 2 Dywizja Pancerna, niczym przyklejona do grupy operacyjnej Boruta, ruszała jej śladem w kierunku na Rzeszów i Kolbuszową. Te dywizje wymęczone do granic możliwości szły pieszo, w chwili gdy niemieckie jednostki zmotoryzowane i pancerne wykorzystywały moc koni mechanicznych. Szósta Dywizja Piechoty po bitwie nad Dunajcem, poniósłszy spore straty, stopniała. W marszu do Sanu, który zajął jej następne 4 dni, z 16 tysięcy żołnierzy, którzy zaczynali działania wojenne w jej składzie, pozostała 1/3. Pod samymi Biskupicami Radłowskimi zginęło 250 żołnierzy 6 Dywizji Piechoty. 11 września 1939 roku niemiecka 2 Dywizja Pancerna znalazła się już poza Rzeszowem, na wysokości Jarosławia, mknąc dalej w stronę na Rawę Ruską. W tym samym czasie oddziały 6 Dywizji Piechoty znalazły się w tym terenie, gdzie jesteśmy. Pomiędzy Krzeszowem a Ulanowem. Poziom wody Sanu w 1939 roku był zupełnie inny niż dzisiaj. Dywizja, przedostawszy się na prawy brzeg Sanu, otrzymała nowy rozkaz. Marszem ubezpieczonym jak najszybciej przemieścić się w rejon Biłgoraja. Te lasy miały być postojem. Te lasy miały być po to, aby dywizja złapała drugi oddech. Ale nikt nie przypuszczał, że przez ten San, kiedy go przechodzono, o wiele szybciej na południe od nich przechodziły oddziały niemieckie. Wielki pierścień okrążenia wokół Armii Kraków powoli się zamykał, a na jej prawym skrzydle, w stronę na Frampol, a niebawem na Rawę Ruską, szła 6 Dywizja. Wieczorem 12 września 1939 roku dywizja przeszła przez San.
Droga prowadziła przez lasy biłgorajskie. Maszerowano przez całą noc. W nocy z 12 na 13 września stan kondycyjny dywizji był po prostu makabryczny. Miejscowość Sul, ranek 13 września. Odprawa dowódców grupy operacyjnej Boruta. I wówczas pojawił się nowy rozkaz. Marsz w kierunku na Lubaczów, a po drodze był Tarnogród. A po drodze znajdował się tamten las. 14 i 15 dzień września 1939 roku. Zacięte walki na tym terenie. Kto był przeciwnikiem? 28. Niemiecka Dywizja Piechoty. 6. Dywizja nie przebiła się przez ten teren. Musiała cofnąć się w stronę linii lasów znajdujących się na horyzoncie. Oddziały niemieckie chwilowo zatrzymały swoje pozycje. Trzeba było przejść przez Tanew. Trzeba było wykorzystać osłonę tych lasów. Doświadczenie tamtych dni pokazało. W obszarze otwartym, gdzie przeciwnik miał przewagę w ogniu broni maszynowej i artylerii, dywizja miała niewielkie szanse, a raczej to, co z niej zostało. Bo do walki teraz szła 1/4 stanu wyjściowego. Śpi, kolego, w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. To takie słowa natury poetyckiej. Tu leżą żołnierze 6. Dywizji Piechoty i nie tylko. Tu leżą żołnierze Armii Kraków. Tu leżą ci, którzy nie przebili się ani w stronę Tarnogrodu, ani w stronę Cieszanowa, ani nie doszli do Lwowa. Tanew. Czysta, piękna, kusząca. Dzisiaj cudowny teren dla tych, którzy uwielbiają sport kajakowy. Ale czy Tanew stanowiła poważną przeszkodę wodną w 1939 roku? I tak, i nie. Susiec. 17 września 1939 roku. Niedziela. W rejonie nadleśnictwa tamtejszego zakopano w ziemi dokumenty dywizyjne. Zlikwidowano kancelarię jednostki. Sztandar 12 Pułku Piechoty został ukryty w ziemi. Rozkaz obowiązywał cały czas. Droga przez linię Tanwi, przez Susiec, w stronę na Pary, w stronę na Narol. 28 Dywizja Piechoty Wehrmachtu. Ta, z którą Dywizja Krakowska walczyła na wysokości pod Sosiny, była głównym przeciwnikiem krakowskich piechurów. Konie padały ze zmęczenia. Ludzie nie byli w stanie iść. Tempo marszu dywizji spadło średnio od 1 do 3 km na godzinę. Droga przez Pary i Hutę Różaniecką prowadziła bezpośrednio na Cieszanów i Lubaczów. Najpierw jednak trzeba było zdobyć Narol. Kolejny kamień milowy na szlaku bojowym 6. Dywizji Piechoty. Najwyższe wzgórze w tej części południowego roztocza. Na wysokości drzew Dolina Tanwi, 18 września 1939 roku. W rejonie tego wzgórza i rzeczonych lasów prowadzących w stronę Narola trwała zacięta bitwa. Przebijające się słabe oddziały 6. Dywizji Piechoty, wspierane własną artylerią strzelającą na wprost, atakowały w stronę Narola. Niemiecki 49. Pułk Piechoty nie dał się zaskoczyć. Przeciwnik był przygotowany, ale mimo wszystko droga prowadząca wzdłuż Tanwi na Narol stała się dosłownie, nie w przenośni, drogą przez mękę. Cały dzień 18 września 1939 roku trwały tam walki. Z tego wzgórza widać również cały obszar lasów jarosławskich. Można było dotrzeć do Narola ze skrzydła. I także się stało. 3 Batalion 12 Pułku Piechoty o godzinie 19 18 września 1939 roku dotarł do Narola.
wyparł oddziały niemieckie, które opuściły miasteczko. W takich okolicznościach wrota na drodze prowadzącej do Cieszanowa i Lubaczowa zostały otwarte, a huk dział, który niósł się za Tanwi, pokazywał, że tam toczyła się zaciemta pierwsza bitwa tomaszowska. Pałac w Narolu widział w swoich dziejach niejedno. I wyprawę na Czambuły Jana III Sobieskiego, i czasy rozbiorowe, i okres Austro-Węgier, ale w roku 1939 w jego bezpośredniej bliskości znajdowało się dowództwo oddziałów niemieckich broniących Narola. Tą drogą nadciągały oddziały 6. Dywizji Piechoty. Pociski artyleryjskie, które rwały się tuż obok pałacu, spowodowały, iż niemieckie dowództwo zmuszone było opuścić rzeczoną budowlę. Droga do Narola była otwarta. Krakowska 6. Dywizja Piechoty wchodziła do Narola. Czego potrzebował żołnierz? Chwili odpoczynku. Na rynku tego miasteczka, jakżeż malowniczego, 18 września 1939 roku, w godzinach wieczornych, znalazły się oddziały 6. Dywizji Piechoty. Wymęczony żołnierz krakowskiej dywizji potrzebował odpoczynku. Co otrzymał? Serce na dłoni. Żywność. Ludność cywilna przystąpiła do wszelakiego rodzaju pomocy. Zupa, przyniesiono pieczywo. Każdy przynosił to, co miał, nawet alkohol. Po kilku godzinach stacjonowania w Narolu okazało się, że dywizja zaczęła łapać drugi oddech. Około północy, od strony pałacu Łosiów, tą drogą w stronę mostu na Tanwi przejechał niemiecki samochód sztabowy. Wytworzyła się niebywała sytuacja. Nikt w środku miasteczka nie spodziewał się niemieckiego samochodu. Kierowca dodał gazu, widząc, że to nie są niemieckie oddziały, i tamżeż, gdzie przepływa Tanew, kilka pocisków z karabinu przeciwpancernego typu UR ugodziło pojazd. Samochód zatrzymał się w środku, zginął wysokiej rangi niemiecki oficer Wehrmachtu. Do niewoli dostał się niemiecki lekarz. Dowódca 6. Dywizji Piechoty dał mu zadanie. W Narolu pozostawiła dywizja ponad 200 rannych. Byli pod opieką polskiego lekarza i niemieckiego. Świt 19 września 1939 roku. Trzeba było podejmować decyzję. Około godziny 10 dywizja ruszyła do swojego ostatniego starcia. Ruszyła w stronę na Werchratę, w stronę na Bełżec. Te wszystkie dokumenty ze zbiorów państwa Sitarzów to zapis świadków przeszłości. Walki o Narol, Narol we wrześniu 1939 roku, ewidencja grobów żołnierzy polskich poległych w 1939 roku, obrazy Narolszczyzny tamtej jesieni. 19 września 1939 roku, ruszając w stronę Werchraty, 6. Dywizja Piechoty znajdowała się w sytuacji beznadziejnej. Za plecami, po obu stronach na skrzydłach i przed nimi znajdowały się oddziały niemieckie. 7. Niemiecki Korpus Wehrmachtu zaciskał okrążenie, a czołgi 2. Dywizji Pancernej miały czekać na żołnierzy 6. Dywizji za Werchratą w stronę na Bełżec. Narol został spalony. Niemiecki żołnierz, wchodząc do miasta 19 września, dokonał spustoszeń. Miasto stało w ogniu. Godzina 13:00. Mijam monastyr. Idę na Rawę Ruską. Patrole nieprzyjacielskie z boków. Z tyłu od Narola ogień artylerii. Co robić dalej? Te słowa zawarte były w radiogramie, który z dowództwa 6. Dywizji Piechoty nadany został do dowództwa Armii Kraków. W tym czasie kończyła się pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Połączone siły Armii Kraków i Armii Lublin musiały kapitulować. Werchrata,
Koniec ludzkich możliwości. Z pewnością. Dziś granica pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Ukrainy. A ten pomnik poświęcony jest żołnierzom Polskiego Września oraz cywilom, którzy zginęli w czasie barbarzyńskiego nalotu na Wehratę samolotów niemieckiej Luftwaffe. Czołowy batalion 20. Pułku Piechoty, wkroczywszy do miejscowości, wziął kilkunastu jeńców, w tym jednego niemieckiego oficera. I wówczas stało się jasne, że dalej nie można już maszerować. Dlaczegoż? Droga prowadząca przez Wehratę, niejako poza ten nasyp, w stronę na Bełżec, była definitywnie zablokowana. Czołgi niemieckiej 2. Dywizji Pancernej zamknęły pierścień okrążenia wokół lasów pomiędzy Lubaczowem, Cieszanowem, Podemszczyzną. 6. Dywizja Piechoty znalazła się w Podtrzasku. O pierwszej w nocy, 19 września 1939 roku, zapadła decyzja o odwrocie. Ruszono w kierunku zachodnim. Ruszono w stronę Wielkiego Lasu. Jesteśmy nadal w kotle około Zielonego. W nocy będziemy próbować przebicia się na Tomaszów. Dywizja niech działa zależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje. W duchu zadania armii. Dwudziesty dzień września 1939 roku. Wycofująca się od strony Wehraty, 6. Dywizja Piechoty znalazła się w trójkącie pomiędzy Chotylubiem, Podemszczyzną i Nowym Siołem. Ten pomnik, który pamięta dziesięciolecie II Rzeczpospolitej, ostał się pomimo wojennych wichrów. A w jakim położeniu byli żołnierze? Brak taśmowanej amunicji do ciężkich karabinów maszynowych. Po kilka pocisków do broni przeciwpancernej, czyli do karabinów przeciwpancernych typu UR. Po jednym pocisku w 6. Pułku Artylerii Lekkiej na działo kaliber 75 mm i po 5 do haubic kaliber 100 mm. Stan położenia był wiejący beznadziejnością. Nowe Sioło. Ostatnia prosta. Pytanie na drodze prowadzącej dokąd? Wreszcie dopadamy lasów pod Cieszanowem. Tu następuje zatrzymanie. Odpoczynek. Dywizja wsiąkała w lasy. Rozluźnienie dyscypliny ogromne. Głód, pragnienie i ogromne zmęczenie. Resztki amunicji. Nagle rozchodzi się straszna wiadomość. Dywizja ma się poddać i mamy tu zakończyć wojnę. 20 września 1939 roku w tym miejscu obradował sztab 6. Dywizji Piechoty. O godzinie 10.30 od strony Podemszczyzny nadjechał motocykl z białą flagą. Parlamentariusz niemiecki przedstawił jasno sytuację. Jesteście okrążeni, nie macie najmniejszych szans. W międzyczasie nad lasem non-stop kręcił się samolot obserwacyjny, niejako podający koordynaty dla artylerii. Wydawało się, że tu właśnie będzie miało miejsce finał. Niemieckie dowództwo przygotowywało ostatni atak, w wyniku którego dywizja miała zostać zmiażdżona. Dywizja? Nieco ponad 3000 żołnierzy. Pułki, które stały się batalionami, bataliony, które były kompaniami, kompanie, które stopniały do liczby plutonów. Dywizja była otoczona przez 28. Dywizję Piechoty Wehrmachtu, 45. Dywizję Piechoty Wehrmachtu i 2. Dywizję Pancerną. Decyzja mogła być tylko jedna. Na 28 oficerów, którzy wzięli udział w ostatniej odprawie, tylko 6 powiedziało: bijmy się do końca. O godzinie 18 tego pamiętnego 20 dnia polskiej kampanii zapadła decyzja: będziemy kapitulować. Urokliwie Cieszanów, piękna aura, jesień. Tempo życia zupełnie inne niż w wielkich aglomeracjach. Jest czego zazdrościć. Z Cieszanowa do Nowego Sioła to tylko 3 km.
a może aż 3 km. W Wielkim Trójkącie, pomiędzy Nowym Siołem, Podemszczyzną i Chotylubiem, pisały się ostatnie karty z historii 6. Krakowskiej Dywizji Piechoty. W Cieszanowie miano podpisywać akt kapitulacji. Kapitan dyplomowany Józef Kuropieska wspominał: w sytuacjach krytycznych, pełnych napięcia i groźnych, tylko niewielu ludzi zachowuje zimną krew, jasność oceny i wolę wytrwania. Poprzez stale i starannie prowadzony dobór, najlepsi co do intelektu i charakteru winni znaleźć się na eksponowanych stanowiskach. Oni właśnie powinni decydować w najbardziej dramatycznych momentach bitew, a nie uciekać się do głosowania, którego wynik może być prawie zawsze z góry przesądzony. Do Cieszanowa po godzinie 15 przybyli podpułkownik dyplomowany Władysław Krawczyk, szef sztabu Grupy Operacyjnej Boruta oraz podpułkownik dyplomowany Ludwik Zych, szef sztabu 6. Dywizji Piechoty. W tym oto budynku, który znajduje się za mną, a w którym obecnie mieści się Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, znajdowała się przed wojną kamienica Żyda Brennera. W tej kamienicy na parterze był wyszynk trunków. I to tutaj, po uzgodnieniu przez oficerów sztabowych warunków kapitulacji, nastąpiło podpisanie aktu kapitulacji. Do Cieszanowa około godziny 18 przybył generał Bernard Stanisław Mont i podpisał w tymże oto budynku kapitulację. Pałac Gnoińskich w Nowym Siole, którego ruiny widzicie Państwo za moimi plecami, ma okres świetności już za sobą. To na dziedzińcu tego pałacu, tutaj na dużym placu, żołnierze 6. Dywizji Piechoty składali broń. Wewnątrz oficerowie przenocowali tutaj i nazajutrz wyruszyli w dalszą drogę przez Sieniawę do Przeworska. Skapitulowało i do niewoli trafiło około 3000 żołnierzy Wojska Polskiego. Wśród nich był okryty złą sławą po wojnie wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło. To był smutny koniec heroicznej epopei 6. Dywizji Piechoty generała Monda. Murale uczą. 39. Pułk Piechoty z Lubaczowa. Ten, który wchodził w skład 24. Dywizji Piechoty, ma swoje miejsce. To ważne. A 6. Dywizja? Pomnik w hołdzie mieszkańcom Lubaczowa i ziemi lubaczowskiej. 3 tygodnie odwrotu. 3 tygodnie walk. 3 tygodnie strat. 3 tygodnie marszu. 3 tygodnie niebywałego zmęczenia. I w finale ze spuszczoną głową powoli szedł żołnierz do niemieckiej niewoli. 6. Dywizja Piechoty, Krakowska Dywizja Piechoty, a jej wódz, generał brygady Bernard Stanisław Mont. To o nim kiedyś marszałek Józef Piłsudski powiedział: dzielny Żyd. Gdzie można znaleźć ostatni zapis o 6. Dywizji? Na tym lubaczowskim pomniku. Bo to kamień, a kamienie przecież mówią.